Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki opisowej, dokładnie z wszechstronnej analizy struktury. Chciałam Wam pokazać miary pozycyjne, dokładnie decyl 9. Decyle generalnie to są miary pozycyjne, które pozwalają nam cokolwiek powiedzieć o określonej części zbiorowości, do jakiego poziomu ma pewną wartość, jakaś zbiorowość. Najlepiej to zrozumieć na przykładzie. Jeżeli mamy dane w postaci przedziałów, gdzie mamy koniec i początek każdego przedziału, na przykład mamy od 51 do 58 13 jednostek, na przykład przedsiębiorstw, i takich przedsiębiorstw łącznie mamy 80 i musimy do liczenia decyli, jak i wszystkich miar pozycyjnych typu mediana, kwartyl pierwszy i trzeci, musimy stworzyć kolumnę kumulowanej liczebności. Pierwsza wartość jest ta sama, co przy zwykłej liczebności indywidualnej, ale kolejna powstaje w ten sposób, że do poprzedniej bieżącej, do poprzedniej wartości kumulowanej dodajemy bieżącą liczebność indywidualną, czyli 6 plus 9 daje 15. Gdy do 15 dodam kolejne 19, mam 34. W ten sposób dochodzimy do tego, że dla ostatniego przedziału liczebność kumulowana jest taka sama jak liczebność całkowita naszej zbiorowości. Jeśli, tak jak mówiłam, szukamy decyla 9, to decyl 9, jeżeli decyle dzielą na 10 równych części, to decyl 9 mówimy o 90% całej zbiorowości. A 92%, przepraszam, a 90% z naszych 80 jednostek to 72 obserwacje. Po prostu na kalkulatorze przeliczamy sobie 80 razy 9, a przez 10 wychodzi 72. I my musimy w naszym szeregu liczebności kumulowanej zobaczyć, gdzie po raz pierwszy od wartości najniższej pojawia się 72 minimum. Tu się pojawia, w wartości 76. Dla mnie jest to wskazówka, że decyl 9 na pewno zawiera się między 65 a 72. Jest to już jakaś informacja wstępna, ale nie wiem, ile konkretnie wynosi ten decyl. Rozpiętość tego przedziału od 65 do 72 jest 7, bo tyle wynosi różnica między końcem a początkiem tego przedziału. Liczebność tego przedziału wynosi 5, a liczebność kumulowana dla przedziału wcześniejszego to 71. Tutaj jest ten wynik. Teraz, jeżeli mamy policzyć konkretnie, ile wynosi ten decyl 9, podstawiamy do wzoru. Wy możecie mieć trochę matematycznie inaczej zapisane, ale wynik powinien być taki sam matematycznie na końcu, interpretacja dość zbliżona. Jeżeli interesuje nas pierwszy element, to jest początek przedziału, gdzie zawiera się decyl 9. Decyl 9, jak mówiłam, zawiera się w przedziale od 65 do 72, czyli początek tego przedziału to 65. 0,9 razy n, no to jest właśnie 72, które szukaliśmy w kolumnie kumulowanej, gdzie się zawiera po raz pierwszy, tu. Więc w tym miejscu wpisujemy 72 minus i ten zapis mówi o tym, że potrzebujemy sumę liczebności, ale dla przedziału o 1 wcześniej niż przedział decyla 9, a więc to dla tego przedziału liczebność kumulowana jest 76, nas interesuje przedział wcześniejszego, czyli 71. Czyli w tym miejscu wpiszemy sobie 71. W tym miejscu potrzebujemy liczebność przedziału decyla 9, czyli jest to 5, bo tu się zawiera decyl 9, a jego liczebność wynosi 5 tego przedziału. HD9 to jest rozpiętość przedziału między do tego decyla 9, czyli jak już mówiłam, różnica między 72 a 65. Gdy te wyniki sobie popodstawiamy, wychodzi wynik 66,4.
Ten wynik należy, jak to w statystyce, zinterpretować. A więc my sobie powiemy, że 90%, bo to jest decel 9, czyli 9 z 10 części zbiorowości, czyli 90% z badanych przedsiębiorstw, bo ja przyjęłam, że mamy akurat tutaj taką zbiorowość, ma dochód, czyli pewną cechę niższą lub równą temu wynikowi. Oznacza to tyle, że pozostałe 10% z badanych przedsiębiorstw ma ten dochód większy, czyli wyższy, mówiąc poprawniej, lub równy temu wynikowi i pamiętamy o jednostce tej naszej cechy statystycznej. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono sposobu wyznaczania decyla 9, gdy my mamy dane w postaci przedziałów. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, jak najbardziej możecie pisać do mnie na adres mailowy, który właśnie poniżej napisałam, czyli zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Na kanale YouTube macie wszystkie zadania ułożone w playlistach. Ja Was zapraszam do przeglądania tych playlist. W miarę możliwości będą się one rozrastały, a ja będę oczekiwała od Was czy subskrypcji, czy komentowania, czy zadawania pytań pod filmami. Wszystko jest dla Was przygotowane. Filmy możecie sobie udostępniać, przeglądać. Wszystko jest tutaj za darmo. Pamiętajcie tylko o jednym, że pojedyncze przejrzenie tego filmu lub rozwiązanie ze mną równolegle takiego jednego zadania nie gwarantuje Wam, że jesteście w stanie zaliczyć kolokwium czy egzamin z użyciem tego elementu. To jest tylko materiał poglądowy i trzeba jak najwięcej samodzielnie własnych zadań przeliczyć. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.